Cześć, bo to jest moja lista zakupów. Będę wykonywał zakupy dla kresowiaków. Mamy tutaj cukier, konserwy mięsne, konserwy rybne, kasza, makaron, wszystko to, co jest potrzebne, a i nawet czekolada dla dzieciaków na pewno się znajdzie w koszyku. Warto wspierać polskie produkty przy tej akcji. To jest produkt polski, wyprodukowany w Płocku. Słodkości, czyli to, co najbardziej lubią dzieciaki. Dzieciaki zawsze są łasne na słodkie rzeczy i to będzie dla nich naprawdę miła niespodzianka. Brakuje jeszcze oleju, cukru i mąki. Olej jest tam gdzieś. Skręcaj to. Gdzieś jeszcze. To najlepiej produkt polski. Jakie znaczenie mają kresy dla historii, tożsamości narodu polskiego? Kresy to była nasza najlepsza część polskiego charakteru. To wszystko, co opisuje Sienkiewicz, to nasza dusza. Dlatego całe to postępactwo po roku 89 stosuje politykę przemilczenia, zniechęcenia do kresów, nazywając kresowiaków często parafiańszczyzną za ich patriotyzm i przywiązanie do naszej wiary. Z kresów mamy naszych wieszczów, dumę polskiego oręża i myślę, że właśnie zawołanie Bóg, honor i ojczyzna tak bardzo pasuje do kresów. Wreszcie, oglądając tegoroczny konkurs chopinowski, no byłem dumny, że jestem Polakiem, a nie byłoby takiego Chopina bez wielkiej emigracji z kresów, kresowiaków z wielkiej emigracji. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy się tu dzisiaj spotkać i zrobić zbiórkę dla Polaków, którzy wylądowali na kresach. Myślę, że to jest nasz narodowy obowiązek i mam nadzieję, że inni pójdą za naszymi śladami i również będą pomagać, bo niektórzy ludzie, niezależnie od tego, jak kiedyś żyli, wylądowali na różnych zakątkach świata, a wszystko zależy od nas, czy ci ludzie dostaną swoją pomoc, czy nie.